słuchajcie ludziska tego przez sekund 5. Kurde, fajne. Powiem szczerze, nie wiem co wam to udźwiękowienie przypomina, mnie przywodzi ono na myśl Half-Life'a 2. Nie wiem dlaczego, być może jakieś podobne ryty, albo po prostu zbieg okoliczności. W każdym razie podobuje mnie się, lubię takie horrorowe dreszczowce. Witam was bardzo serdecznie wszystkich razem, każdego z osobna na kolejnym materiale na moim skromnym kanale. Oczywiście dalej pogrywamy sobie w The Callisto Protocol. Miałem tygodniową przerwę od czasu, kiedy ostatnio się widzieliśmy, więc mam nadzieję, że znowu się wczuję w realia owego tytułu i znowu będę ogarniał sterowanie, dlatego że nie wiem, czy sięgacie pamięcią odnośnie tego, co ostatnio czyniłem, kiedy żeśmy rzeczywiście przemierzali tą bezludną, bezduszną i jakże czarcią stację kosmiczną na Księżycu The Callisto. W każdym razie, do czego zmierzam? Kiedy ostatnio się widzieliśmy, pożegnałem się z wami w takim bardzo niepolitycznym miejscu. To znaczy w wielkim pomieszczeniu, w którym roi się od przeciwników i nie wiem, jak tego śledziucha ugryźć. Zobaczymy, czy dam radę dzisiaj. Oczywiście z tej strony mijam ci, to jest ci grzechur, tracia się, no i cóż. No i zapraszam do wspólnego baletu. Aha, jeszcze jedna ważna kwestia. Zdałem sobie sprawę z tego, że chyba mocno zdupcyłem. To znaczy teraz do mnie doszło, że kiedy ostatnio miałem możliwość kreacji na drukarce 3D własnego pistoletu, przecież miałem jeszcze zapas pieniędzy, więc prawdopodobnie od razu ten pistolet byłem władny ulepszyć, z czego niestety nie skorzystałem, no teraz nawet nie mam możliwości się wrócić, no szkoda, ale jednak kiedy będę miał takie maszynki, następnym razem muszę o tym pamiętać, żeby ulepszać bronię, w każdym razie sprawdzać, czy je mogę ulepszyć od razu. Wicie, rozumicie? Czekaj. A jak tu się... Dobra, to się robiło tak. No to mniej więcej pamiętam. Przy odrobinie szczęścia może by się kogoś udało zaskoczenia. Czy ty mnie widzisz? Nie wiem. Na razie mnie nie widzi. Wiecie, jakby jednego wyeliminować z zaskoczenia, to z drugim by już było troszeczkę łatwiej. A dwa na raz to będzie delikatny problemik. Tylko jak tego śledziucha ugryźć, żeby ten śledziuch mnie nie zabił? To jest ten problem. Dobra, jeden sobie poszedł, a jeden będzie wracał, tak? No chyba. Ale powiem wam szczerze, to jest taka adrenalinka, jak ja się cieszyłem na ten weekend, kiedy wiedziałem, że powrócę do The Callisto. Naprawdę strasznie mocno się wczułem. Potwornie mocno ta gra mi się podoba. No czuję taką euforię w związku z tym powrotem. To jest po prostu piękne. No dobra. I teraz to jest moja chwila prawdy. Ha! Kazum Shazam Kadan! Dobra, to było głupie. Nieważne! Przepraszam! Niepotrzebnie zerwałem dwa razy. No, dało się lepiej, ale myślę, że nie wyszło tak fatalnie, choćby z tego prostego powodu, że... No co wam, to będę wiele godał. I tak mam już full hapsa, bo sobie podniosłem. Nie wiem, na ile ta gra będzie trudna, ja ją ogrywam tak naprawdę na poziomie trudności średnim, czyli takim przeciętnym. Ani jedna to skrajność, ani druga. Zobaczymy, czym to zaowocuje ostatecznie. Czy rzeczywiście to będzie dla mnie wyzwanie, czy nie bardzo. Myślę, że horror... Znaczy... Ta gra niby aspiruje, ja nie wiem, czy to będzie horror, co najwyżej być może dreszczowiec, no bo to w końcu jest gra akcji poniekąd, nie? No ale jednak, w każdym razie, taka gra, która aspiruje do miana jakiegoś dreszczowca, tudzież horroru, no to jednak powinna pewnym wyzwaniem dla gracza być, bo jeżeli nie będzie, to w tym momencie stanie się nudna, a dokąd ja mam teraz iść? To jest ślepy zaułek, co ciekawe. Czekaj, ty biegałeś w ten sposób. No bo tutaj mam zamknięte. Zwłoki strażnika, mówisz? No dobra, czyli patrzymy po Zolu. Gdzie to mogą być zwłoki strażnika?
No tutaj są. No to podnoś, na co czekasz? A bo to znowu muszę przytrzymać. No, wiesz co? Ja wiem, że nie wypada tedy szlachcicowi. Nowe automatyczne nagranie, sierżant Jane. Czekaj. To może se zobaczymy. I jeszcze tak zerkam, jak wygląda mój ekwipunek. Mam dużo tych rzeczy na sprzedaż, nie? Tylko chyba nie miałem na razie takiego miejsca, gdzie to mogłem sprzedać. To jest w ogóle lepsze od tego. Konwerter energii. Konwerter energii w idealnym stanie. Mam 379. Nazywajmy to dolarami. Ja wiem, że to są kredyty, ale tak mi będzie łatwiej. Dobra, no i co teraz? Chyba tego nie czytałem. Nazwijmy to tak, że można to przeczytać. No bo można to przeczytać w istocie. 102 kg, 1,83 m. Delikatna nadwaga tutaj jest. Jane otrzymał zasłużoną pochwałę za służbę podczas zamieszek robotników w absolutorium. Zarekomendowany do rekrutacji operacji specjalnych. Przeniesiony do jednostki specjalnej więzienia Black Iron. Zgodnie z dyrektywą 1A dostęp do strefy konserwacji skrzydła medycznego kinetycznego systemu transportu celu SHU został usunięty z sieci bezpieczeństwa BIP. Wszystkie dane uwierzytelniające będą teraz zakodowane na implantach cywilnych lub UIC BIP. UIC BIP! Tak, to jest takie fajne. Wow, wyłączyłem. Nie chciałem. Ciekaw jestem bardzo, jak tutaj to wszystko, te wydarzenia fabularne będą uzasadnione. To znaczy, wiemy, jak to wyglądało w Dead Space'ie. Tutaj, no jestem ciekaw, czy to jest kwestia wypadku, przypadku, ta cała plaga, czy też być może jakiegoś planowego działania. Nie wiem tego, ale mnie to naprawdę... Okej. Ale mnie to naprawdę ciekawi. No dobra, rozglądamy się dobrze, żeby niczego nie przeoczyć i idziemy dalej. Może oni naumyślnie chcieli oczyścić tą kolonię? Uj. Aha, w klatkach siedzą. No to byli więźniowie w jakichś takich karcerach, coś ten deseń. No dobra. No tak się niepewnie czuję, mając ich na plecach, no ale tak to musi być. Aż mnie ciary przechodzą. Zobaczmy, dokąd mnie to doprowadzi. O Jezus! Tak, super, super, rewelacyjnie. O, ale podskoczyłem. O, to im się udało. To zdecydowanie. Oj. Dobra, głupio walczę. Szlak, dobra, widzę, w czym rzecz. On atakuje zawsze dwa razy. Prawdziwy listonosz puka dwa razy. A widzisz. O kurde, ty dobry jesteś. Czekam na podwójny atak. To wtedy mam... Niestety... Wada tej zaistniałej sytuacji jest takiej natury i maści, że pozbyłem się już totalnie amunicji do mojego pindoletu. To nie najszczęśliwiej jest. Inna kwestia, że się muszę wyleczyć. Dobra, z leczeniem damy radę. To jeszcze mam te apteczki. Ile tych apteczek mam, przepraszam bardzo? Czekaj. Jedną tylko. To nie mam żadnego zapasu. Ciekaw jestem, kiedy dojdę do jakiegoś magazynu, gdzie będę mógł kupować tego typu jakiś sprzęt. To by też było całkiem wartościowe. Czyli teraz jest droga tutaj, jest droga tam. No i gdzie tu iść? Nie mam bladego, zielonego, kompletnego pojęcia. Aha. Czyli drogi wydają się być identyczne. Może one się potem łączą, zobaczymy.
Muszę na nowo ogarnąć walkę, bo mocno zacząłem zrywać, a w tej grze na tym poziomie trudności ja zrywać nie mogę, więc tak trochę trzeba po ślady zewrzeć. Te drogi się chyba nie łączą, czyli ja jestem w alternatywnej ścieżce. Tylko teraz słynne pytanie, która ścieżka jest tą naprawdę alternatywną, która będzie tą właściwą, tego nie wiem. Ale no, powiem szczerze, od dawna już w grach nie zdarzało mi się podskoczyć na fotelu. Więc w sumie taki dreszczowiec, no tak, wyszło im. Może horror to nie będzie, ale dreszczowiec z pewnością. Można się przerazić, nie wiem ile razy coś takiego mi zostanie zafundowane, ale przestraszyć się można. Czekaj, tu by można było przejść. Może tu jakieś znajdźki bydo? Oj, chyba bydo. Bydoch! Waszu mać! Walczymy z szybami. A, kredyty. Ogólnie kredyty wpyte, tylko że no na razie to nie bardzo mogę coś z nimi zrobić. Wolałbym amunicję. To są tylko dupożele. No właśnie, żeby człowiek wiedział, że się przewróci, to by sobie usiadł. Żebym wiedział, że pomieszczenie obok będę miało taką ilość dupożelu, to bym po prostu... Okej. Biorąc pod uwagę, że to robili twórcy Dead Space'a, to domyślam się, że tam będzie potwór. Raczej tak na 95%, ale podejdźmy. No! No właśnie. Ale się opłacało. No, kredyty. No i dobrze. Czyli nie było to po nic. No, w zasadzie to lata minęły, sztuczki twórców są dokładnie te same co kiedyś, więc... Aha, czyli to jest... Czyli ja jestem teraz w alternatywnej ścieżce, czyli właściwa droga to była ta na lewo wychodzi, bo tu jest ślepy zaułek. Co my tu mamy? Konwerter. No kurde, fajnie, tylko że... Szlak. Nie wiem, co z tymi konwerterami zrobić. Co to jest? Czy to jest apteczka? Nie, to apteczkę trzeba podnieść. Apteczkę to bym wolał, kurde, beleką facelę w dupę jego mać podnieść. Słuchajcie, to jest ważna rzecz. Nie wiem, ile taki konwerter może kosztować, ile kosztuje sama apteczka, ale... powiedzmy, że pozbyłbym się takiego zwykłego. Upuść. A podniósłbym apteczkę. Jak coś, to zawsze tu mogę wrócić, w razie W. O, tu są znajdźki. Dobre. Moi. Mamy amunicję, mamy kredytki. Dobrze jest. Nie jest tak fatalnie z tymi zasobami, jakby być mogło. Problem w tym, że póki co fatalnie jest z ekwipunkiem. Bo sami widzicie, że no cały czas mi brakuje ewidentnie miejsca. Evidemment. Dobra, pozbędę się znowu kolejnego konwertera. Prawdopodobnie to jest durne, no ale no kurde. Ja wiem. Albo nie, olać to. To są jednak przydatne rzeczy. Muszę pamiętać o tym, że jak dojdę po raz kolejny do takiej maszynki, to muszę się pozbyć wszelkiego barachła z mojego ekwipunku i rozwinąć broń. Błagam, przypomnijcie mi o tym. Czyli tam... Okej, automatyczne nagranie. Zobaczmy. To buduje klimat, takie nagrania lubię przesłuchiwać. Czyli teraz będzie to. Tylko że gra też mogłaby mi jakoś zaznaczać, insynuować to, gdzie ja w ogóle już coś odsłuchałem, a gdzie nie, bo w tym momencie, gdyby nie to, że mam tych nagrań jeszcze w miarę niewiele, to nie miałbym bladego pojęcia, które jest tym nowym. No ale dobra. Oficer Matos został zwerbowany do BIP bezpośrednio z Akademii. Choć początkowe raporty zapowiadały jego zwolnienie, jego ocena psychologiczna wskazała, że dobrze pasuje do projektu i warunków. Naczelnik Norton wykazała szczególne zainteresowanie jego osobą. Aha. Kurde, tylko czemu to tak działa? Czekajcie, jeszcze inaczej spróbuję. Spróbujmy tak. No nie jestem w stanie... To są jakieś inne formy tych audiologów. Tamte mogłem odsłuchiwać podczas chodzenia. Tutaj nie jestem w stanie. Muszę siedzieć w ekwipunku, żeby tego słuchać. Co z pewnością wydłuża
przygodę z grą. Dobra, na razie idę dalej. Nie będę się tym przejmował, że zostawiam za swoimi plecami zasoby. Notabene bardzo... bardzo cenne zasoby prawdopodobnie. Będę miał w potylicy zapisane, że tutaj one leżą, więc jak mi się wyczerpią, jak zużyję gdzieś, to tutaj po prostu po nie wrócę. Będzie taki backtracking na mojej serii, no bo jednak staram się nie zlamić, co mam nadzieję docenicie. To jest wbrew mojej naturze, nie lamić, a jednak próbuję. Powinniście to docenić z podwójną siłą. W każdym razie, teraz idziemy tą ścieżką właściwą. Ale mam straszne wyrzuty sumienia, że wtedy tej broni nie ulepszyłem. Nawet nie jestem pewien, czy mogłem, ale prawdopodobnie mogłem. Dobra, słuchajcie, tu jest droga, konserwacja i tam jest droga, dostawa. Zobaczmy najpierw to, bo widzę znajdźki. I widzę potwora. Czy ten potwór tu przyjdzie? Chyba nie. Aha, bo tu jest zamknięte. No dobra, to wstań z kucków. Wyklęty powstań ludu ziemi. Tutaj są drzwi do otwarcia i takie przejście. Kurde, znowu oczywiście nie wiem, która droga jest tą właściwą. Zobaczę może, co jest tutaj, za tymi drzwiami. No, rzecz jasna, kolejne pomieszczenia, ale gra mi się zapisała. To by mogło zwiastować, że tu będzie droga właściwa. No, raczej jestem pewien na 90%, że to będzie droga właściwa. Więc pójdę teraz w tą odnogę i zobaczymy, co tam znajdę. Może na początek wentylacją? Nie, zobaczmy te drzwi. Inną stroną jestem ciekaw, jak to wyglądają zabezpieczenia placówki, której charakter jest czysto... no taki nastawiony na militaria, no bo to jest w końcu więzienie, nie? A z drugiej strony... O! Ktoś tu idzie. Albo nie. Z jednej strony jest to placówka więzienna, więc no bezpieczeństwo przede wszystkim, a z drugiej strony każde drzwi jestem byle nożem w stanie otworzyć, nie? Trochę dziwne. Dobra, spróbuję zostawić to, bo tam jest coś innego. Coś dziwnego. Zobaczmy, co to w ogóle jest. Konwerter energii w idealnym stanie. Czyli ten jest po prostu lepszy. Dobra, tam nie idę, bo... Słychać dlaczego? Ale tutaj mogę przejść. Zobaczmy. Dokąd mnie to doprowadzi? Oczywiście takie przejścia też powinny nam się kojarzyć z Half-Life'em. Słynny headcraby. Chyba tego nigdy nie zapomnę. Ciekaw jestem, czy kiedyś powstanie remake pierwszego Half-Life'a, ale taki naprawdę remake, bo wiem, że była Black Mesa, zresztą pokazywałem ją na kanale, ale jednak to było takie fanowskie, nie? A taki remake, który wyglądałby naprawdę jak prawdziwa gra z dzisiejszych czasów. To było całkiem ciekawe. Może by się nawet nie dało, bo to jednak jest bardzo stara gra, musieliby ją mocno zmienić, ale... No ale w sumie... Wszystko by się dało. Wszystko można! Okej. To miejsce wygląda bardzo nieciekawie. Wyjątkowo niemiło, że tak powiem. No dobra. Lokacje takie jak ta ewidentnie przypominają mi Silent Hilla. Powiem szczerze, teraz się czuję, jakbym grał w Silenta. Dosłownie taki Silent Hill. Gdzie ja kurde idę? No już potem stąd nie wrócę. Czyli jednak, no szlak, no i wypadałoby się cofnąć. Bo tu już potem nie wrócę, czyli to musi być ta właściwa droga. O mój Boże. To jest jednak słaby pomysł z taką grą, która... No niestety, ale nie zwiastuje graczowi, która droga jest tą właściwą. Dead Space miał naprawdę idealnie to rozwiązane. Ale to nie tylko w Dead Space miało miejsce, bo tak naprawdę różne gry nam obrazują, gdzie można iść, gdzie można się spodziewać, że będzie główny tor fabularny na różny sposób. No, taki klon Dead Space'a z tej perspektywy to oczywiście było Singularity, czyli osobliwość. Notabene też całkiem ciekawy tytuł growy, strzelanka, którą ja zakupiłem w wersji pudełkowej za 15 zł. No, takie to dzisiaj są realia growe, że można dobrą grę kupić za 15 zeta.
W dawnych czasach nie do pomyślenia, za czasów lat 90. czy na początku lat 2000. w moim dzieciństwie absolutna bajka, no ale dzisiaj takie rzeczy się dzieją. No i ludziska, strzelanka, która jest posadowiona. Okej, no niby tutaj cały czas nic nie ma. Ogólnie powiem wam, że to by była znakomita taka strachujka ze strony twórców. O kurwa! Jezus! Szlak, znowu podwójny atak! Ale dwóch! Ale że dwóch! No nie można, nie godzi się! Ja pieprzę! Powiem szczerze, ręce mi latają. No, był stresik. Tak, zdecydowanie w tej grze będę się stresował. Będę się bał. Dobrze, cieszę się. O to chodzi w takich grach. Ale super nuta. Nie no. O Boże, jaka ta gra jest świetna. Ciekaw jestem. No bo jednak... Oceny były mieszane, więc musi to być czymś spowodowane, nie? Na jakimś etapie musi się stać nudne, albo powtarzalne, albo wkurzające. Ciekaw jestem, na jakim etapie to się stanie, bo póki co jestem totalnie zafascynowany, jest po prostu świetna. Tak się bawię i te momenty, no naprawdę już kilka razy w tej produkcji podskoczyłem na krześle, no. Oj, dobrze jest, dobrze jest. Dobra, gdzieś tam był jeszcze dupożel. Tutaj to nie... Czekaj, to jest... Czy to jest zwykły konwerter, czy to jest ulepszony? Wiecie co, że ja nie wiem. Dla pewności, żeby nie było, że coś fajnego zostawię, upuśćmy zwykły. No i zobaczmy, jak wygląda ten. To jest zwykły. Dobra, nieważne to. Zamienił stryjek siekierkę na imadło. A imadło na kowadło. Miało być siekierkę na kijek. Tak to było, dobra. Tutaj bodajże dupożel był gdzieś, nie? To od razu się wyleczy. No i dobra. I możemy iść dalej. Powiem szczerze... Znowu? Ale skrypt. To już się otworzyło za czasów, kiedy tutaj byłem za pierwszym razem, więc no teraz nie miało już tam co spadać, bo ta klapa już była otwarta, no ale... Niech ta będzie! Zobaczmy teraz, co się znajduje tutaj. Bo co się znajduje na prawo, już wiem. Czekajcie, tutaj to było? Nie, to nie ta... Oj, gubię się. No, ale zacząłem mówić o Singularity. Całkiem ciekawy tytuł, gdzie mieliśmy władzę nad czasem. Możliwość manipulowania czasem tak naprawdę po waflu mocno fest. To znaczy, mogliśmy nawet cofać czas. Cofać czas albo postarzać wrogów tak, że umierali ze starości. Całkiem ciekawa produkcja, którą notabene kupiłem właśnie typowo po to, żeby ją zaprezentować na kanale, no bo... W dawnych czasach to ją przeszedłem niestety jako pirat. Dopiero potem wszedłem na ścieżkę prawowitości. No i zakupiłem wersję oryginalną. No i powiem wam szczerze, że... Ale udźwiękowienie w tej grze naprawdę robi robotę. Bardzo robi robotę. Nie mogę! Czy to tak będzie już przez całą grę? Przecież ja to powinien był przewidzieć! Powinienem był to przewidzieć, że coś by wyskoczy na mordę. Krzechu, dlaczego ty takich rzeczy oczywistych nie wiesz? No to było, to się aż prosiło o coś takiego, no. Była taka nuta złowroga i światło zgasło, no było pewnym, że coś na mnie wyskoczy. Znowu podskoczyłem, no nieźle, nieźle. Dawno już takiej gry nie miałem, gdzie tak mocno bym podskakiwał na krześle. Dokąd mnie to doprowadzi? Dobre pytanie. Masturbacja poprzez klawiaturę! Okej. To ja już szczerze przyznam, ja już nie mam bladego pojęcia, która ścieżka jest tą właściwą. Czekaj. Czyli tam mam iść. Dobrze, że to potwierdzili. Teraz już mam 100% pewność. Przepraszam was bardzo serdecznie za ten backtracking. Ja wiem, że może tego się najlepiej nie ogląda, no ale chcę
zgłębić ten tytuł do maksimum, tak jak się tylko da, prawda? Chcę mieć pewność, że wszystko... O, tu coś przeoczyłem. Chcę mieć pewność, że wszystko podniosę, wszystko zobaczę. To myślę też takie głupie nie jest. A tutaj jednak była bardzo zagadkowa ta druga ścieżka, taka naprawdę bardzo dziwna i chciałbym zobaczyć, co się tam znajduje, bo mam iść do skrzydła medycznego. A tutaj jednak jest jakieś inne. No i co? Nie kończyłem odnośnie tego Singularity. Tym bardziej gra była ciekawa w związku z tym, że oferowała wiele alternatywnych zakończeń, a jej świat nawiązywał do okresu zimnej wojny i walczyliśmy ze Związkiem Radzieckim. No to myślę takie całkiem ciekawe. Tym bardziej, że tam jeszcze były eksperymenty na ludziach, siły nadprzyrodzone, mutanty, jakieś tajemnicze laboratoria. Trochę taki Wolfenstein, tylko że z ruskimi. No powiem wam szczerze, ciekawy tytuł, ciekawy. No może nie była to najlepsza strzelanka świata, ale zdecydowanie ciekawa i ona również miała podobny system do tego z Dead Space'a, czyli wiedzieliśmy, gdzie możemy iść, dlatego że po naciśnięciu jednego klawisza nam się ścieżka, ta właściwa, wyświetlała. W Dead Space'ie to było realizowane w dwójnasób, to znaczy z jednej strony mieliśmy tą ścieżkę po naciśnięciu klawisza, a z drugiej strony mieliśmy jeszcze możliwość wyświetlenia sobie mapy, nie? Więc to też dużo dawało. No tutaj w Silent Hillu też tak było, no wiedziałem, dokąd mam iść, no bo miałem mapę. Tutaj z kolei no ani w jedną, ani w drugą. No i teraz zejdźmy, zeskoczmy. No właśnie, to jest tak, jak mówiłem, że tędy się już nie wróci, tylko to po co tutaj mogę zejść? Czy to jest alternatywna ścieżka? Czy mogę do skrzydła medycznego wejść na dwa różne sposoby? Nie wiem, ale wygląda to tajemniczo. Warto zobaczyć, sprawdzić. Miejsce jest dziwne, więc... Wow! Ja chyba jakieś sekretne pomieszczenie znalazłem, powiem wam szczerze. Ja pieprzę. Fajnie. No to póki co szperactwo mi wychodzi dobrze. Co prawda często się muszę cofać, ale poza tym, że się cofam, to jednak dużo znajduję chyba. Nice. Nice. No też tak myślę. Co tu jest? Konwerter energii w idealnym stanie, czyli muszę dokonać zamiany. Niestety, no ten mój ekipunek, jak tylko będę mógł, to postaram się na gwałt ulepszyć mój skafander o to, żeby móc kolejne sloty mieć pod znajdźki, no bo strasznie dużo rzeczy muszę omijać. Co z tego, że znalazłem pomieszczenie pełne znajdziek, skoro większość zostawię, no. Trochę taka siara. To jest jakieś takie jakby pomieszczenie władz, zobaczcie, jakieś takie stoły rady i te sztandary, czyżby to byli przywódcy jakiejś tajnej organizacji? Illuminaci, reptilianie, wydało się mnie. Tu coś jest. Kurde, tajny pokój. Czyli miałem rację, to jest tajny pokój, to po prostu taki sekret znalazłem, fajnie. Zastrzeżone, zastrzeżone. Mianowany naczelnikiem więzienia Black Iron z dniem. Zastępując naczelnika Nortona, wszystkie inne zapisy utajnione zgodnie z dyrektywą 1A. Tajny przez łamane poufne, no dobra. To będzie mój ostatni raport dla mnie. Renowacje tower są prawie kompletne. I program. Reaktywowany pod superwizją dr. Mahler. I co chcesz osiągnąć? Rezultaty. Po dekadach misguided research. Don't you see? Evolution. Doesn't happen in the lab. It happens in the wild. Okej, okay, czyli dosyć podobnie jak w Dead Space'ie. Były tu jakieś doświadczenia na ludziach, coś ten deseń? Coś takiego tutaj było, czyli to jednak wychodziłoby na to, że to co się tutaj wydarzyło, to co widzimy w grze, miało charakter czysto egzogeniczny, czyli było spowodowane przez człowieka, a nie jakimś naturalnym wydarzeniem, tudzież odkryciem obcej formy życia. No jest ciekawe. Tak samo jak ciekawe jest to spolszczenie. Niby spolszczenie jest dobre, ale jednak nie wszystkie napisy spolszcza, że tak powiem. Spoliszcza. Dobra. Ale jestem dumny z siebie. Odkryłem tajne pomieszczenie. Fajnie. Chociaż wiele mi to fabularnie nie dało. Jednocześnie, w sumie coś mi to dało, bo... O, czyli wyszedłem w punkcie wyjścia poniekąd. Tutaj byłem na początku. Kurde, trochę mnie to martwi, bo... Jak przechodzę grę na ślepo, to mimo wszystko chcąc, nie chcąc i tak sporo ominę. No ale trudno. Staram się szperać najbardziej jak to tylko możliwe. Tak czy inaczej, jaką informację mi to dało, odkrycie tego tajnego pomieszczenia? Przede wszystkim, że był tutaj jakiś spisek. Przede wszystkim, że to wszystko jest sztuczne. Znowu wyjdzie. Trochę dziwne jest to, że te skrypty tworzone przez grę są
cykliczne, to znaczy za każdym razem jak przechodzę przez dany tunel, dzieje się dokładnie to samo. Taki skrypt powinien być tylko raz. Jest taki trochę błąd programistów jak dla mnie. Dobra, tutaj byłem ostatnio i doszedłem do wniosku, że to jest ta główna ścieżka i potem zawróciłem, więc teraz być może niebawem zobaczymy, co będzie w tym skrzydle medycznym. Tak czy inaczej, czyli dowiedziałem się, że to stworzyli ludzie, raczej. I dowiedziałem się jednocześnie, że ten naczelnik więzienia, który obecnie jest naczelnikiem więzienia, no to jest ustawiony, to znaczy prawdopodobnie został podstawiony przez tą organizację. Jest w zmowie, jednym słowem. Okej. Bardzo lubię w grach właśnie takie jakieś audiologii. Mnie to strasznie rajcuje. Dobra, czekaj. Duncan, nie, no to było przed chwilą, wstecz. A teraz bodajże to znalazłem. 1,68 m, proszę bardzo, mój wzrost. 69 kg, akredytacja Komisji Lekarskiej na Europie, wyróżnienie za innowacje medyczne w dziedzinie onkologii, przeniesiony do więzienia Black Iron w ramach decyzji Komisji Lekarskiej na Europie, dotyczy 2 lipomnemia za nadużycia i naruszenia etyki. Upomnienia, czemu ja to lipomnienia przeczytałem? Matko bosko, aha, znowu muszę w... Aż. Dobra, nieważne, poczekamy. Czyli po raz kolejny potwierdzenie naszych przypuszczeń, że to ludzie, ludzie ludziom zgotowali ten los, prawda? Słynny cytat. Okej. Jestem ciekaw, dlaczego w tej grze są takie dosyć, nie wiem, azjatyckie napisy czasem. Nawet przy nazwach rozdziałów się one pojawiają. Nie wiem, czy to jest japoński, koreański, czy co. No ale jednak to... O! Okej. No, w porządku. Nie będę marnował amunicji. Pewnie i tak bym nie przestrzelił szyby. Ale ciekawie, ciekawie. No. Oni w te strachujki potrafią. No i znowu świetna, rewelacyjna muzyka. Udźwiękowienie bardzo, bardzo dobre. Czyli to się zamknęło, tam prawdopodobnie jakaś kreatura wlazła. No dobra. Operacyjny. No to muszę tam wejść. Problem polega na tym, że ja nie pamiętam, jak wyglądała ta maszyna, w której ja mogłem tą broń ulepszać, więc mogę ją teraz pominąć, bo nie wiem, jakiego wyglądu się spodziewać, nie? Found one of those gloves that Captain Ferris had. Okay. That's a grip. Blast the guards love to use it on us inmates. Yeah, I remember. But Vice good. It works on all sorts of things to do. Go on, oh. Give it a go. Powiem wam szczerze, znowu mam ciary. Prawdopodobnie przez tą muzykę. Użyj rękawicy, chwytać obiekty prawy i środkowy. Użyj rękawicy, by rzucać obiektami. Prawy i środkowy. No klikam środkowy, nic się nie dzieje. Prawdopodobnie nie ma tutaj czegoś, co mogę podnieść, dlatego... Wow! Nie to chciałem. No nic, no przetestujemy podczas boju, prawdopodobnie inaczej się nie da. Bezpiecznik. No dobrze, że chociaż nie muszę robić miejsca w ekwipunku na przedmioty czysto fabularne, bo to by jeszcze była niezła kaszana. Tu jest przejście, ale tam też jest przejście. Muszę opanować posługiwanie się tą rękawicą, bo to będzie... Okej.
dobra. Ale mam ciary. Something was infecting people right before the breakout. No shit, Sherlock. Powiem wam szczerze, w Dead Space'ie takich ciar nie miałem, więc jest gęsto. Caruteńkie ciało mam w ciarach. W dreszczach. Nieźle. Aha. No i teraz spróbujemy. Aha. Dobra, i mogę się na coś nadziać? Właśnie, czekałem na to, aż on podwójny... Nie mam rękawicy! Aha! Ty jesteś taki tłuszczyńszy, chyba bardziej poważny przeciwnik. Kurplewny jegomość! Nie wygląda to dobrze. Chyba zaraz padnę. Ale będzie śmiesznie. Aha! Powiem tak, z rękawicy korzysta się bardzo dziwnie, dlatego że ja nie muszę naciskać tego środkowego klawisza myszy, tylko nim ruszyć do siebie, w sensie kręcić scrollem. Trochę dziwne rozwiązanie, nie jest to rozwiązanie intuicyjne. Inna kwestia, że domyślam się, w każdym razie tak chyba jest, że aby z tej grawicy, grawicy, no właśnie, chciałem powiedzieć rękawicy grawitacyjnej, a powiedziałem grawicy, super, skrót myślowy. Żeby z tej grawicy, mówiąc w cudzysłowie, skorzystać i rzeczywiście autentycznie zrobić komuś krzywdę, to musiałbym go chyba rzucić na coś ostrego, bo jak go rzucę na zwykłą ścianę, to mu nic nie będzie. Tak się domyślam. No sytuacja nie fajna, bo mam wielu przeciwników w jednym pomieszczeniu. Jakoś tego śledziucha trzeba zjeść. Też się myliłem w pewnym momencie, tak przeciągałem tą walkę, bo spodziewałem się, czekałem na to, aż dokona wróg uderzeń powtórzonych, to znaczy dwóch naraz. A on potem miał tylko jedną rękę, więc jak ma tylko jedną rękę, to już nie może dwóch naraz zrobić. No chyba tak jest. Tak mi wskazywała kobieca intuicja. No dobra, damy radę. Spróbuję go mimo wszystko rzucić na ścianę. Aha, usz ty, no to nie wyszło. Czyli to za wolno działa, w sensie za krótko. No. Oj! Boż ty dziadu! Kurde! Kurde mać! Niedobrze! Ty tłuściochu zasrany! Ja pieprzę, nie mam amunicji! Ja pierdzielę, jakie to mocne, nie? Okej, okay, to było intensywne pomieszczenie, chociaż tym razem na mnie nie wyskoczyli we dwóch. Wcześniej było ich dwóch, teraz tylko jeden. Dziwne. Dupożel, skorzystam. O, no dobra. Znowu popełniłem błąd w wykorzystaniu rękawicy grawitacyjnej, dlatego że jej moc jest dosyć krótka, to znaczy nie mogę nazbyt długo przytrzymać takiego jegomościa. Dosyć szybko tracę tą możliwość. Czekajcie, stamtąd przyszedłem. Aha, jeszcze tego nie podniosłem. No właśnie, wypadałoby. Tylko że wcześniej ich było trzech. Teraz mnie zaatakowało dwóch, więc gdzie jest trzeci? No i się zagadka wyjaśniła. Oj, ale jeszcze dwóch! No to z dupy.
Robiłem unik, nie wiem czemu gra mnie nie zaliczyła. Nie mam amunicji, ha 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 ha. No, dawaj. Nie mam amunicji, ha 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 ha. No dobra. Z pewnością gra, znaczy no, to jest w sumie jej początek, więc czego się spodziewać po początku, ale na razie ma nieco wolniejsze tempo od Dead Space'a. Dlaczego? Za sprawą tego faktu, że w Dead Space'ie wyzwaniem było pod koniec gry, załóżmy, pomieszczenie, gdzie jest 20 wrogów, nie? Tutaj dla mnie wyzwaniem jest pomieszczenie, gdzie jest 4 i to już uważam, że to jest straszna akcja, hardkorowa jazda bez trzymanki. Więc no zobaczymy, jak to dalej będzie. Tak, z pewnością bym sobie użył apteczki, bo mam dwie, to mi powinno wystarczyć. No i podniesiemy to coś, co tutaj leży, nawet nie wiem, co to jest. Tłuścioch okazał się być bardzo wymagającym przeciwnikiem. Akumulator BIP. Nie, GRP. Czyli do tej rękawicy. Rękawica GRP ładuje się powoli z upływem czasu, ale można ją także naładować szybko za pomocą baterii GRP. Jeśli energia GRP wyczerpie się podczas trzymania wroga lub obiektu, ten spadnie na podłogę. GRP automatycznie zużyje baterię z ekwipunku, jeśli jest dostępna, aby uzupełnić niebieski wskaźnik energii GRP na karku Jacoba. Baterie GRP mogą być również używane ręcznie za pośrednictwem ekranu inwentarza. Baterie GRP mogą być zbierane, znajdowane w skrzyniach z łupami i opuszczane przez wrogów. No dobra, czyli z automatu się to użyje. No to w porządku. Teraz mam na maksa. Rzeczywiście pojawił mi się kolejny wskaźnik na karku. Nic to ludziska. Myślę, że na dziś to już będzie koniec wrażeń. Odcinek jak najbardziej. Powiedziałbym, zaliczyłbym go do udanych. To znaczy, być może idealnie mi nie szło, ale dało się gorzej, a tego lamienia też zbyt wiele nie było. Inna kwestia, że bawię się cały czas przednio i powiem szczerze, no... Micha się cieszy. Kilka razy aż dzisiaj podskoczyłem na fotelu, więc to o czymś świadczy. No i cóż mogę rzec? Poględzę wam delikatnie o ciekawostkach, będziemy się żegnać. Ostatnio opowiadałem, jeżeli chodzi o te ciekawostki, o konwencji terraformowania planet. Cały czas o tym mówię, praktycznie od początku owej serii, chociaż ona się dopiero co zaczęła. W każdym razie mówiłem o tym, że takie działanie wymagałoby wręcz niewyobrażalnie wielkich nakładów pracy. Musielibyśmy kursować pomiędzy odległymi planetami w zmasowanej liczbie, to znaczy takich kursów musiało być bardzo dużo pomiędzy planetami Układu Słonecznego. Konieczne byłoby tutaj wielopokoleniowe zaangażowanie, które zapewniłoby środki finansowe na ukończenie tym podobnych prac. Trzecim potencjalnym kandydatem do takiej terraformacji, bo do tej pory już mówiłem o Marsie, bodajże chyba o Marsie jeszcze mówiłem w StarCraftie dwójce, Heart of the Swarm. Mówiłem także o Wenusie, to już na tej serii. Natomiast trzecim potencjalnym kandydatem według świata nauki, jeżeli chodzi o no, Ziemię, jest, co ciekawe, nie tyle planeta, co sam księżyc o nazwie Europa, który jest jednym z księżyców Jowisza. No i po raz kolejny napotkalibyśmy tam nowe wyzwania. Tym razem nie byłaby nimi dostępność do wody, bo to się akurat tak składa, że tam ona jest na wyciągnięcie ręki. Praktycznie cały księżyc pokryty jest czapą lodową o grubości 10 km, więc potencjalnie, jakby zwiększyć temperaturę, mamy tam warunki wszechoceanu. Wody jest w opór. Co ciekawe, atmosfera Europy, jak mówią zapisy rejestratorów w dotychczasowych sondach, składa się prawie wyłącznie z tlenu. Tyle tylko, że jest ona niewyobrażalnie rozrzedzona, co także nie ułatwia nam życia. Poniekąd ziemianie musieliby wykreować nową atmosferę od podstaw. Do tego problem w tym, że księżyce Jowisza mają orbitę zawieszoną w obszarze bardzo wysokiego promieniowania, które okala ową planetę i wszystko co żywe i co by tam potencjalnie wylądowało po niedługim czasie, mówiąc w cudzysłowie, zostałoby żywcem ugotowane właśnie przez to promieniowanie. Oczywiście z tym też można sobie jakoś radzić, NASA pracuje nad kombinezonami dla astronautów, które mogłyby takie promieniowanie wchłaniać, no ale jednak potencjalnie jest to problem. I oczywiście świat nauki
nauki postuluje także kolejne wielkie projekty, które mogłyby się temu przeciwstawić. Na czele z samą budową gigantycznej tarczy ochronnej, jednak dziś jest to kwestia klasycznego science fiction. Ciekawa jest także opcja terraformacji Tytana, który to temat również jest podnoszony na różnego rodzaju kongresach naukowych. Tytana, czyli jednego z księżyców Saturna, skład jego atmosfery jest zbliżony do atmosfery Ziemi sprzed 4 miliardów lat. Do tego Tytan ma naturalną ochronę przed wiatrem słonecznym w postaci pola magnetycznego pobliskiej planety. No ale jak to zawsze bywa, problemy są innej natury. Po pierwsze, atmosfera przepuszcza tam zaledwie 10% promieni słonecznych. Po drugie, średnie temperatury oscylują tam w okolicach minus 179 stopni Celsjusza. Słowem, nie ma lekko i lekko być nie może. I gdzie byśmy nie chcieli tak naprawdę w tym kosmosie się zaczepić, znaleźć jakiś punkt zaczepienia, osiedlić, wszędzie napotkamy na gigantyczne problemy. I to główny powód, dla którego póki co nie rozważamy tego na poważnie. Bo powiedzmy sobie szczerze, gdyby Układ Słoneczny wyglądał nieco inaczej i gdyby na przykład taki Mars wyglądał tak samo jak Ziemia, co hipotetycznie jest możliwe, czemu nie? Mogły się przytrafić dwie takie planety. No to Ziemianie mieliby zdecydowanie większe motywacje do tego, żeby tam polecieć. Gdyby Mars nadawał się do życia i wyglądał dokładnie tak samo jak Ziemia, gdyby to była bliźniacza planeta, to w tym momencie już dawno temu byśmy założyli całe miasta na Marsie, bo byłoby to łatwe, byłoby to opłacalne, rentowne, to by była pożywka pod kolejne kraje, pod kolejne kopaliny, surowce, tereny do życia, uprawną ziemię itd., itd. Przede wszystkim odkrycia naukowe. Tylko że nie mamy po co tam lecieć. No to jest głównym powodem tego, dlaczego jeszcze żeśmy tam nie polecieli załogowo. Mówiąc o ludziach, no bo maszyny tam latały. Bo nie ma po co, fizycznie. Tam po prostu jest jałowa pustynia. Oczywiście, no to nie jest tak, że w ogóle się nie opłaca ruszać w kierunku gwiazd, o tym, jakie są profity, o tym, jak to może być rentowne dla poszczególnych firm, które by się tego podjęły, także jeszcze będę opowiadał, no ale jednak potencjalnie jest to o wiele trudniejsze. Gdyby były dwie takie planety jak Ziemia, już z pewnością byśmy skolonizowali obie. Powiedzmy sobie szczerze. No ale dobra, na razie ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że seryjka Wam się podoba. Ja jestem totalnie zachwyśnięty. Boże, kochany, ale ona jest taka... Uff, jak taki pomarańcz, taki soczysty po prostu. Soczysty i pyszny, molto bene. Burdello bum bum. Ach, świetnie, świetnie mi się gra. I nawet ten system walki, na który ludzie narzekali, no może też na niego będę narzekał w przyszłości, na razie bardzo mnie urzeka. I z tym właśnie szumnym hasłem na ustach się z Wami pożegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, nie zapominajcie o łapkach. Jeżeli chcecie wspierać kanał, nie zapominajcie także o Patronite. Dzięki niemu zakupuję i nagrywam nowe gry. Między innymi takim tytułem jest właśnie The Callisto Protocol. Hej ludziska, cześć!